Czerwiec 2007. Jurek Błaszczyk szykuje się do najgłębszego projektu w historii Polski. Celem czteromiesięcznych przygotowań jest penetracja ściany The Bells w Dahab na Półwyspie Synaj. Weź. Nil. Weź. Weź. Tak głębokiej eksploracji nie planował jeszcze żaden Polak. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Are you ready, guys? Okay, so we'll start the session. Thomas, how are you? Fine. Everything is okay? Everything is okay. So we will continue. Zwyczajny dzień na Mokotowie, ale niezwyczajny mieszkaniec Mokotowa. Oczywiście, że wszyscy tak wyglądają jak ja teraz. Mama chciała mi kupić taki kask, ale jej nie pozwoliłem. Dlaczego nie? No bo jestem profesjonalistą, nie pomoże, nie może mi mama kupować sprzętu, nie? To jest raptem 1/4 moich automatów. Dobra, latarka backupowa. Działa na tych samych bateriach od 2 lat. Dobra, muszę teraz to wszystko posprzątać, bo zaraz przyjdzie mama. W związku z tym kończę na dzisiaj robotę. Dzień dobry. Prosto z pracy przyjechałam, bo... Cześć, kochany. Przyniosłam ci czeresienki. Matko Święta, jak ty się z tym zabierzesz, chłopaku? Nie zabiorę się, nie wiem. No właśnie. Widać, jaki ładny kombinezon dostałem. O Boże, czerwony? No dlaczego nie? Czerwony. Bo czarny ładny. Zawsze widziała, że jest. Ale ładnie wygląda na, w tym, pod wodą. Aha, pod wodą, Matko Święta. Ja wiem, ja wszystko wiem. Będzie nakręcone. Wszystko rozumiem. Masz swoją pasję. Podporządkowałeś życie swoje tej pasji. A jak ci się ciebie zapytali, czy można z tej pasji wyżyć, to powiedziałeś nie, ale jest wesoło. A mnie wesoło nie jest, bo ja się nie mogę pozbyć lęku. Tam jest Jureczek, który po raz pierwszy zszedł na głębokość 60 metrów. Zanurkował do Blue Hole, cały zadowolony. Osiągnięcie wielkie. A teraz to już... Już to tak jak mówi, na bezdechu może już na 60 metrów. A teraz już te większe głębokości go fascynują. Kiedyś pracowałem i zarabiałem pieniądze, które pozwalały mi na dostatnie życie, ale spędzałem większość czasu w pracy, no. A ta praca mi nie wystarcza. Nie wystarcza w tym sensie, że potrzebuję mieć jakiś skok adrenaliny właśnie. Pomyśleć sobie, że coś zrobię, czego ktoś nikt nie robił. No, siedzieć przy komputerze to każdy potrafi i chce coś innego. Zaczęła mnie wciągać głębia, bo to jest... pozwala nam cały czas na zwiększanie tego, postawianie sobie wyżej poprzeczki. Coraz głębiej, coraz dłużej, kolejna jaskinia. To jest tak jak zdobywanie szczytów. To mnie pociąga najbardziej w tym nurkowaniu. Realizuję swoją pasję. Która mi nie przynosi z kolei pieniędzy, co jest moim kolejnym zmartwieniem. Ale przynajmniej daje mi takie życie, które pozwala mi wiedzieć, że jak będę za 20 lat trzymał wnuka na kolanach, to będę wiedział, co mu opowiedzieć. Dziadek widział dużo rzeczy ciekawych, zwiedził kupę świata. Na wszystkich kontynentach prawie był. Zbadał morza i oceany i dokonał rzeczy, których nikt nie dokonał. Tak mu powiedział. To myślę, że by był zadowolony z dziadka. A jakbym powiedział, wiesz, wnuku, dziadek zarobił straszne masy pieniędzy i kupił sobie mieszkanie na Mokotowie, to nie jest to specjalnie oryginalne, nie?
wtorek, 26 czerwca. Przyjechała dzisiaj moja kochana ekipa. Jurek jest moim przyjacielem od wielu lat. Poznaliśmy się oczywiście przez drukowanie. Nie, no to weź to zdejmij to. 148. Nie, to za dużo, to są 120 max. Może to jakaś realizacja takich chłopięcych marzeń. Nie wiem, trudno to nazwać, ale wydaje mi się, że to jest to, co chyba będę robił tak długo, jak mi sił starczy. 6, 7, 8. A to jest metr? 17. No i co, ile zdjąłeś? 20, 14 metrów zdjąłem. Ile zdjąłeś? 20 razy to, tak? 19 razy 7, 20 to jest 14. 14 metrów. To zdejmie się drugie tyle. No. Raz, dwa. No, dosyć dawno zacząłem nurkować. To było wtedy, kiedy nurkowanie było niebezpieczne, a seks był bezpieczny. Jakieś 33 lata temu. O, jak ładnie. To jest piwko integracyjne dla zespołu mojego kochanego, który dzisiaj przybył. Chciałem powiedzieć, że to będzie ostatnie piwko w czasie tego tygodnia. Moje zdrowie. No i cóż, to żeśmy dzisiaj pogadali sobie, ustalili co jutro, a jutro po prostu jest nurek taki roznurkowujący dla nich, bo przyjechali dopiero co. Wyjeżdżamy o 9:00 w pełnym składzie i tyle. No to dobranoc. Okay, thank you. Cool. Okay, bye bye. Lee. Trochę jakiś śpiący. Jutro będzie. Nie, dzisiaj będzie o 18:00. Moja siostra dzisiaj do mnie napisała, że ma mnie nazywać tego nurkowaniem ostatnim. Więc od dzisiaj nazywamy to nurkowaniem najgłębszym. Najbardziej się boję tego strzelenia bojki ze 120 metrów, bo powiem szczerze, że jeszcze tego nie robiłem i jeszcze nie znam nikogo, kto by to robił. Tylko maskotka bazy nurkowej Planeta ma czas, aby odpocząć. Wszyscy pracują. Jurek przygotowuje runtime, który jest podstawą bezpiecznego nurkowania. Dzisiaj rano po prostu działamy. W związku z tym nic nie napisałem. No i co się dzieje? Moja matka na mailu, na Skype'ie, na SMS-ie. Co się stało? Czy żyjesz? Napisałem, że żyję, no. To jest 520-litrowy butelek. To jest mój 15-litrowa butla z gazem, drugim gazem dennym, a to jest backup, czyli zapasowy gaz denny. A to jest butla do inflacji, suchego kombinezonu i worków. Nie jestem w stanie tego udźwignąć nawet na 5 cm na powierzchni. Samat mi to wrzuca do wody, ja się ubieram w tym. Na 240 metrach Jurek zużywa 25 razy więcej gazów niż na powierzchni. Stąd 8-butlowy zestaw ważący ponad 150 kg. To i tak nie wystarczy, aby zakończyć nurkowanie. Resztę gazów Jurkowi musi dostarczyć zespół. Wszystko po to, aby przeżyć mniej niż jedną minutę na dnie. Dojazd do miejsca nurkowania zajmuje godzinę. Celem jest The Bells. Podwodna ściana w pobliżu słynnej Blue Hole. Do tej pory zginęło tu ponad 200 osób. No to choć się przejdziemy obejrzeć sobie miejsce, nie? Póki jeszcze bez sprzętu. Tabliczki.
Nowa tabliczka Krzyśka Wojnickiego, który w 2000 roku tutaj zginął. No i tabliczki innych osób, które niestety zginęły. Znasz historię Basi? Nie. Rekreacyjny nurek zginęła w 98 roku, czyli już tam leży 9 lat. Na 115 metrach. Co widać? Widać bardzo, bardzo wyraźnie. Rozumiem ludzi, którzy to robią. Gdzieś przesuwają cały czas tą granicę. To jest, może do końca tego nie ogarniam, ale wiele osób skończyło te nurkowania źle. Nie ciągnie mnie głębokość. Ja cały czas mam świadomość tego, że tam jeden błąd może kosztować właśnie utratę życia, więc nie jestem takim ryzykantem. Jednak trzeba wiedzieć, że to jest wyzwanie. Wyjście nawet w lato na Mount Everest jest też obdarzone dużym ryzykiem, prawda? Tak samo nurkowanie poniżej 100, a tutaj z planowaniem poniżej 200 metrów jest obdarzone dużym ryzykiem, ale jestem optymistą. Myślę, że jeżeli bym widział jakiś błąd w planowaniu, to bym od razu oponował. By zmniejszyć ryzyko zagubienia, nurkowie muszą być dobrze przygotowani. Muszą dokładnie oznaczyć miejsce, gdzie zaczyna się głębia. Ze znajdującej się na 120 metrze półki skalnej Jurek wystrzeliwuje bojkę. Dzięki przyczepionej do skały linie będzie mógł zejść bezpośrednio w otchłań. Super! Bezproblemowo, aczkolwiek ta półka, skala to jest, nie powiem, milion kilometrów daleko. Lee wyszkolił Jurka na instruktora technicznego, ale w tym projekcie jest jego partnerem. Po osiągnięciu 190 metrów jego rola kończy się, a Jurek będzie całkowicie zdany na siebie. Lee pojawił się w ostatniej chwili. Nie ma czasu do stracenia. Przed głównym nurkowaniem mają tylko jedną próbę. Najważniejsze jest ustalenie składu mieszanek gazowych. I'm taking this for 2 minutes. Yeah, I did the same dive as you. Same 13? Cieszę się, że będzie w tym uczestniczył. Mimo, że ma bardzo napięty harmonogram. Wczoraj nurkował na 115, 20 minut czas denny, dzisiaj 113, 20 minut czas denny, jutro 120, 20 minut czas denny, pojutrze 130, 20 minut czas denny. 4 dni pod rząd, 120 po 20 minut, 5 godzin do nurkowania. Dziękuję. Lee jest rekordzistą świata w nurkowaniu wrakowym. Drugą jego pasją są jaskinie. Jeden z własnych projektów realizuje w leżącym nieopodal Sharm el Sheikh. This cave is a two-chamber system that goes down to 90 meters. The deeper system, which is the very interesting system, starts at 80, and so far I lay 120 meters of line. We reach 130, but the lamp goes into a black void. I have powerful HID with at least 20 meters in the beam. Jest starym wygo profesjonalistą, on tego typu projektów wykonał już wiele. On to traktuje jako swój zawód. I on by chciał, żeby jego ekipa supportująca również była profesjonalna. Moja ekipa to są bardzo dobrzy nurkowie, natomiast nie są to profesjonalni nurkowie supportujący. Oni tego nigdy nie robili. Zresztą w Polsce nikt tego nie robił. No,
coś takiego. Za chwilkę się zamieni w trzy bardzo ładnie powiązane poprzeczki na 3, 6 i 9 metrach. Tu jest 9-metrowy przystanek. Tu już chłopaki zaczną wisieć jak kury na grzędzie i bardzo to ułatwi im dekompresję. You make any other mixes for me? Ja jestem na 45 metrach w 17 minucie runtime'u. Czyli tak naprawdę jak ja wchodzę do wody, to ty możesz już się spokojnie szykować i tak dalej, a junior cię wypuszcza, tak? Chodzi o to, żeby jedna osoba, i to będzie junior, na brzegu włączyła stoper i liczyła czas. Jest 10, trąba, musisz zacząć iść. To samo dotyczy Grześka, tak? Grzesiek wychodzi w tym razem na, przychodzi mi, przenosi 50. To która to minuta? W 25 metrach to jest 22 minuta. Czyli 22 minuta minus 7 minut ten, czyli powinieneś płynąć w 15 minucie. To jest cały czas krytycznym elementem to, że ty nie masz gazu, żeby dokończyć samemu, nie? Dobra, ale zobacz, sytuacja jest taka, ja znajduję linę, wychodzę wzdłuż liny, jest wszystko okej. Okay. Tracę linę, tak? Dochodzę do ściany, strzelam bojkę z 75 metrów. Dobra, ja jeszcze wezmę dwa kołowrotki, bo jak mi się na przykład, jak zminę linę i spierdoli mi się jeden kołowrotek, to jestem w głębokiej dupie, tak? Każdego dnia cały zespół zużywa 50 butli różnej wielkości, co daje ponad 100 tysięcy litrów gazów. Plan jest taki, że w momencie, kiedy my zobaczymy dno, znaczy półkę skalną na 115 metrach, ja odpłynę trochę od liny i puszczę kołowrotek z obciążeniem. Znaczy nie kołowrotek, linę z kołowrotka z obciążeniem. Dzięki temu tak naprawdę będziemy mieli poręczowaną tą ścianę, tak? Żeby w sobotę, jak zejdziemy do głębokości tam, do tego dna, żebyśmy wiedzieli po prostu, którędy wracać, żeby trafić na wyjście. Co? Ale zagłuszasz, no. Czy jakieś pytania? Tak. Jakiś dzisiaj kurs dolara. No to ja dziękuję wszystkim. W 2002 roku pierwszy raz zrobiłem nurkowanie na Blue Hole. I wtedy płynąc w totalnej czerni zobaczyłem światło przebijające się przez morze do wnętrza Blue Hole. I ten obraz został we mnie do końca i on praktycznie spowodował, że zacząłem nurkować technicznie, zacząłem nurkować głęboko, bo tego typu emocje to jest coś, czego cały czas szukam. Po głębokim nurkowaniu w organizmie ludzkim jest bardzo dużo gazów, które muszą zostać stopniowo uwolnione. Proces ten, czyli dekompresja, odbywa się przy tak zwanym dekobarze. Ekipa zamontowała dekobar na otwartym morzu, w miejscu, gdzie rozpocznie się nurkowanie. By ułatwić sobie powrót na ląd, postanawiają przesunąć go bliżej wyjścia, do cichej, spokojnej zatoczki. Thank you.
Kurwa, nie holuję się takiego, kurwa, do kobaru. Jak jutro będzie taki głupi pomysł, to ja nie holuję go, kurwa, bo dzisiaj byłem na powietrzu, to i tak się nasyciłem jak idiota, ale potem cały czas pływałem na gęstym... Bliżej do mnie. Strasznie męczące po prostu. Takie... Czy ktoś był, się zlituje nade mną i mnie wyjmie z tego gówna. Co? Bardzo mi się miło z tobą robiło za lokomotywę. Tak, bardzo, dziękuję bardzo. Mission accomplished. Yeah, it worked. I think, yeah. Thank you. You're welcome, sir. Wiadomo, że w takich nurkowaniach planuje się tak całe nurkowanie, aby każdy z nurków był niezależny od siebie. Praktycznie takie schodzenie we dwóch służy tylko i wyłącznie takiemu zaspokojeniu potrzeby posiadania kogoś bliskiego. No, to jest tak jak wchodzenie do ciemnego pokoju. No. Lepiej wchodzić z kimś za rękę niż samemu. Aczkolwiek grozi dokładnie to samo, tak? Jesteśmy w dupie z czasem. Bo mieliśmy skończyć to już dawno, dawno. A jeszcze mamy do analizy wszystkie moje remiksy. Jeszcze trzeba wymyślić mocowanie na kamerę i latarkę. I jeszcze pójść spać za półtorej godziny. Plan jest następujący. O 5.30 spotykamy się na dole. Znaczy wszyscy są gotowi. Czy to już jest po śniadaniu? Znaczy śniadanie już każdy we własnym zakresie. Okay. Tak? Nie będzie śniadania w hotelu, nie będzie śniadania... Już nie będę. Chciałem powiedzieć tak, że jeśli dalej tak będziemy sobie robić, to będziemy siedzieli do 12. Nie. I wtedy odwołam nurkowanie. Naprawdę, poważnie. No i teraz omówimy w zasadzie najbardziej krytyczną rzecz tego nurkowania, czyli moment, w którym mi przestaje starczać gazów. Ponieważ ja schodzę dużo głębiej niż Lee i tych gazów mi nie starczy już na głębokości 60 metrów. Czyli trąba. Trąba musi być na 63 metrze w 46 minucie. Plany awaryjne, czyli to, co nie chcielibyśmy się stało. Pierwsza rzecz. Ja nie trafiam w ogóle na linę. Trafić na linkę, która jest sieniutka, w warunkach totalnej nocy, jaka tam będzie panowała poniżej tych 220 metrów, jest dosyć duże prawdopodobieństwo. I będę po prostu wychodził sobie pod nie. I teraz, jak dojdę na 75 metr, w 40 minucie ja strzelam boję. 75 metra. Ta boja się pojawi. A trąba musi być w wodzie już w tej 42 minucie. 40 jestem w wodzie. Więc nic się nie zmienia. I teraz uwaga. Jeśli się zdarzy, że mnie jakkolwiek sposób zniesie na tych 75 metrach, gdzieś jeszcze dalej, tak daleko, że trąba do mnie nie dopłynie, to już plan awaryjny planu awaryjnego, że ktoś zabiera tego stage'a od trąby. W piance biegnie. Szybko. Jak już dobiegł na wysokość, to szarpia tą tudzież tą bojką. Żebym ja wiedział, że dzieje się rzecz straszna, czyli że mi ten stage spada na głowę. Przypina stage'a tym i po prostu go puszczam. Ale ta sytuacja według mnie jest absolutnie paradoksalna. To jest niewykonalne. Wiem, bo Junior nie jest w stanie szybko biec. Cicho, bo dostałem od mamy SMS-a, że będzie na dziadce. Nie przyjadę. Spadnie na grilla. Synku, pamiętaj o uczuciu. Tak, bo na, bądź na samolot zdążysz, to może o 5 wyjedziemy. Bądź rozważny. Rozważny to mnie nie było, nie? Samadhi, it's fine. Tamam. Dobra. Tu już leci, tak? Tak. Dobra, tu jest 9. Tu jest okej. Tu jest 10. Jest więcej tlenu, no.
Gorzej było mniej. Nic mi się nie stanie. Okej? Okay? Tak. Bardzo okej. Okay. Główny. To jest główny? Teraz główny idzie. Dobrze, dobrze. Tlen jest okej. Okay. Dobra, pierwszy Chicago. Szkoda to, że tyle kosztuje. Myśmy no już dawno pieprzyli. 9,75 miało być, tak? Okej, okej? No, czas się położyć. Tak, 2 godziny do opóźnienia. Czy mógłbyś mi pomóc? Bo ja miałem zły sen. Że to wszystko wczoraj za szybko się stało i ja trzeba jeszcze raz tak przeanalizować. Junior? Możesz dać im to, hasło do ataku. Trochę boję się od niego, ale to jest to samo jak w czasie zanurzenia. Gdzieś tam schowane uczucie, które wiadomo, że towarzyszy każdemu chyba przy takich ekstremalnych i no, mówmy się, no, niebezpiecznych sytuacjach, które się zdarzają. Ta sytuacja jest zaplanowana. W związku z powyższym ryzyka są minimalizowane. Aczkolwiek zawsze istnieje, stąd też gdzieś jest to uczucie takiej obawy, lęku o jego zdrowie. Dobrze? Tak, wystarczy. Jak wchodzi do wody Jurek, widzę, że wszyscy są bardzo skupieni. Wszyscy są skoncentrowani, wszystkie oczy utkwione są w nim. Przemyka, to trzeba powiedzieć szczerze, taka myśl przez głowę, że być może widzę tego faceta ostatni raz.
9:39. Zegar tyka. My czekamy. Otrzyma wyobraźni, widzę, jak obydwaj jadą na dół. Robi się coraz mniej światła. Ponieważ znałem cały runtime Jurka bardzo dokładnie, odliczałem te minuty i jakby widziałem, gdzie są. Schodzą bez problemu. Dopiero poniżej półki skalnej zaskakują ich liny, najprawdopodobniej rybackie, krzyżujące się w różnych kierunkach. Się woda. Dokąd? Leje mi się woda w ogóle. Tego? Tak, przy dziurę wbiłem sukarę. Ja pierdzielę, robię. Wchodzę do wody, jestem cały gotowy do ruszenia, do płynięcia i do zanurzenia. Wchodzę do wody, zakładam sprzęt, biorę butle, które mam ze sobą znieść i wtedy pęka manszeta. Nie jestem w stanie się zanurzyć, bo nie wyjdę. To jest odklejone, będę cały zalany wodą. Nie, to nie, no w sukien to tak, wiesz, na takiej głębokości to... Nie dam rady. Ja mam wziąć? Fuck! Ja mu mówię, że absolutnie nie. On tak w pierwszej sekundzie chciał jakby chciał iść dalej. Powiedziałem, wchodzę do wody. Bezwzględnie. Idę do Jurka. Schodzę na 65 metrów po to, żeby dostarczyć mu gaz. Natomiast, no... To jest taki odruch bezwarunkowy. Ja tam mam być. Łączka 54 metr, zmiana gazu, której?
Rantaj przynieście. Grzesiek! Pamiętasz to 40. 40 to jest gaz. Zmiana jest na 53, 50 po 5. Trzeba zmienić plan. Mamy w wodzie oprócz mnie naszego fotografa, który ma gazy przygotowane na nurkowanie przynajmniej na 70 metrów. W takim razie decyzja, że Darek bierze gaz dla Jurka. Czy świadomość, że na mnie spoczywa w tej chwili odpowiedzialność za życie Jurka, rzeczywiście trochę dodaje adrenaliny, ale grunt to być opanowany w takich sytuacjach, bo spokój jest podstawową cechą Jurka technicznego. Idziemy razem, zaczynamy opadać, zatrzymujemy się obaj z Darkiem na 50 metrach, bo nie widać Jurka, czyli przejrzystość była rzędu 30 metrów w głąb, także spokojnie, już powinien być widoczny, no ale go nie ma. Co gorsze, nie ma też bomby. Do 140 metra wszystko idzie zgodnie z planem. Jurek czuje się dobrze, ale zbliżając się do półki skalnej, coś go zatrzymuje. Napełnia worki wypornościowe, jednak stoi w miejscu. Widzi linę, w którą się zaplątał. Nie ma czasu na zastanawianie się. Jurek chwyta nóż i stara się przeciąć linę. Na szczęście udaje mu się to za pierwszym razem. Ale to jest czerwona, to jest Liboja. Boja Li pojawia się w ustalonym miejscu. Widzimy, że jest, to znaczy, że Li jest w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Wszystko się powiodło. Czekamy na boję Jurka. Rozglądamy się. Zauważam już nawet ścianę Belsów, no ale nie ma. Wynurzam się, chcę przekazać informację, że Jurek nie doszedł. Nie, że go nie ma, że zginął, bo to jakby jest no, strasznie trudne do wypowiedzenia. Łatwiej, mimo że to jest w tym przypadku to samo, powiedzieć, że po prostu no, nie dopłynął, nie? Jest! Ale czerwona? Ale tak, chodźmy, dawaj. Tam jest Jurek. Grzesiu, szybko tam. Ej, bierz tą butlę i zapierdalaj. No. Tutaj, trąba. No kurwa. 8 minut. Kieruj się tą! To jest boja i na pewno. Dobrze idziesz! Dobrze płynę? Dobrze! Dobrze! Dobrze, Junior! Dobrze idzie! Prąd zniósł Jurka zbyt daleko. Stracił orientację oraz kontakt z zespołem. Z 75 metra puszcza boję sygnalizacyjną. Nie ma nadal sygnału z powierzchni. Po chwili puszcza boję awaryjną, żeby przyspieszyć działanie zespołu na górze. W normalnych sytuacjach czerwona i żółta boja jest to sygnał, że jest coś bardzo niedobrego. Dla mnie to była informacja, że Jurek żyje. Czuję szarpnięcie liny. Ta butla ratuje mu życie. Nie, on jest okej, on jest tutaj na pewno, on jest super. Grzesiek, chodź do Jurka od razu, żeby nie był sam! To jeszcze jest 50? Gdzie? Na jednej butli. Nie? Tak. Dobrze. Ja na bojce na linie ten zapasowy Trymix, a za chwilę dokładnie pod
skoczył Grzesiu. A teraz już jest trąba i niesie 50, której będzie dopiero za 18 minut potrzebował. Pływam do niego pełen obaw. Nie wiem jeszcze, co się wydarzyło. Nie wiem, jaki był powód wystrzelenia żółtej boi. Spoglądam mu w oczy i widzę jego twarz, która wyraża spory wysiłek. Wymieniliśmy tam pewne spostrzeżenia, skąd te takie stresowe sprawy. Jurek mi napisał tak. Ale skąd tam, kurwa, zielona lina pionowo do dna, bo to nie była nasza. Zapytam go, czy dzwonił do domu. Powiedział, że jeszcze nie, ale zaraz to uczyni, jak tylko wyjdzie z wody. No jakby to nie było, pierwszy autograf od. Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe. Jurkowi to się udało. To naprawdę on! Spoko! Dzięki, Cleaning good? Yeah, perfect. Dzwoni, kto? Nie wiem, prywatne. Mama, z działu. Halo, mistrz Polski mówi. Tak. 231. Dość leżakowania, idziemy do wody. Ale jak to, tak normalnie? Po prostu? Bez sprzętu, jak zwierzęta. Rany boskie.